Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję biblijną zatytułowaną To, co najważniejsze, Księga Ageusza. Moje jest srebro i moje złoto, mówi Pan Zastępów. Przesłanie Ageusza dotyczy przede wszystkim ustalenia priorytetów w swoim życiu. Ustalenia to, co jest najważniejsze, to, co należy czynić i wspaniała Boża zachęta. Już sam Jezus Chrystus w kazaniu na górze powiedział: szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko będzie wam dodane. O tym nie możemy zapominać w tym nawale różnych doczesnych rzeczy, różnych naszych problemów, które nas dotyczą. Czasami są ludzie, z którymi się spotykam, oni nie mają na nic czasu. Tak zagonieni, zapracowani od rana do wieczora, że nie ma czasu na studiowanie Słowa Bożego, zajęcia się sprawą Bożą, przyjście na nabożeństwo, przyjście na godzinę modlitewną, przyjście na studium Słowa Bożego, przyjście, zaproszenie swoich znajomych do domu modlitwy. Są bardzo, bardzo zapracowani. Lecz Księga Proroka i Bóg przemawiający przez proroka Ageusza ma coś dla nas bardzo interesujące w takim czasie. W drugim wersecie jest powiedziane: jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. To jest właśnie analogia do tego, z czego często może myślimy i mówimy: jeszcze nie jest ten czas. Jeszcze muszę coś zrobić, jeszcze łazienkę, jeszcze dom, jeszcze nawczasy. Mamy bardzo dużo różnych rzeczy. A jedziemy na wczasy, co robimy? Leżymy, obiadamy się, pijemy. Nie mamy czasu też znowu. Spotykamy ludzi wygrzewających się w słońcu. Właściwie nic nie robią. Leżą od rana do wieczora. Tak. I Pan Bóg mówi: zważ, jak się wam powodzi. Jak się wam powodzi? Przede wszystkim musimy zastanowić się nad doczesnym powodzeniem i wiecznym powodzeniem. Bóg daje obietnicę. Ale dziękujmy Bogu za to, że przysyła do nas w postaci różnych osób i myśli takie słowa, jak prorok Ageusz podaje, kiedy Ageusz zebrał arcykapłana, zabrał naczelnika Zorobabela i cały lud przekazał słowa Boże dla nich wszystkich. Czytamy w 12 wersecie: wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Była wspaniała odpowiedź narodu. Bóg odpowiedział na to momentalnie: jam jest z wami. Jam jest z wami. Bóg pobudził ducha wśród ludzi, przez Ducha swego Świętego zajęli się pracą dookoła domu Pana Zastępu swojego Boga. I to, jeżeli my przejmiemy się Słowem Bożym, nie zostawimy tego słowa obojętnego, odpowiemy na ten apel chęcią działania, to wtedy Bóg zaczyna z nami współpracować. Najgorszą rzeczą, co moglibyśmy powiedzieć: no jeszcze nie nadszedł czas, no jeszcze nie teraz, no może jak na emeryturę pójdę, będę miał
więcej czasu, wtedy zajmę się studiowaniem, modlitwą. Ojeju, ile to rzeczy będę pobożnych dokonywał. Ale Bóg tak nie działa. Bóg kieruje do nas poselstwo i my mamy odpowiedzieć na to poselstwo. Spotkanie Chrystusa z bogatym młodzieńcem było ewidentnym dowodem tego. Bogaty młodzieniec chciał usprawiedliwić swoje życie. Zapytał się Chrystusa. No, Chrystus go bardzo ładnie pochwalił, że oczywiście dobrze czyni, przestrzega przykazań, lecz jednego ci brakuje. Kiedy Chrystus mu powiedział, co ma zrobić, odszedł zasmucony. Kiedy w księdze Ageusza jest opisane, kiedy Pan Bóg powiedział przez proroka narodowi izraelskiemu i przywódcom, co mają zrobić, odpowiedzieli na to: amen, tak zrobimy. Nie odeszli zasmuceni: ojeju, wielka krzywda nam się będzie działa, że musimy parę godzin, czy więcej, parę tygodni, lat poświęcić na odbudowę świątyni. Lecz Bóg posuwa się dalej. Mianowicie, lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu. Mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jozuego. Bądź mężny, cały ludu kraju. To jest to, że my w naszym życiu religijnym powinniśmy znaleźć sobie osobę, z którą będziemy się dobrze czuli, z którą będziemy współpracowali, z którą nawzajem będziemy się wspierali na drodze rozwoju duchowego. Nie możemy sami stać. Już sam Chrystus posyłał uczniów dwójkami. Salomon mówił, że dwóch się lepiej ogrzeje, jeden upada, drugi podnosi i tak dalej. Zorobabel miał Jozuego, arcykapłana. Dlatego też przyjmijmy tą dobrą radę. I co Bóg powiedział całemu narodowi, którzy tak wspaniale odpowiedzieli? Do dzieła, bo ja jestem z wami. Do dzieła. Mimo tego, co oni dokonywali, co oni zbudowali, odbudowali świątynię starotestamentową, odbudowali świątynię zburzoną przez Nabuchodonozora, świątynię Salomona odbudowali. Wtedy Bóg się pyta, czy jest ktoś pośród was, kto widział tą świątynię Salomona. A co może o tym powiedzieć? W innym miejscu powiedziane, że lud zapłakał. Bo to, co było przedtem, było naprawdę arcydzieło. To było coś wspaniałego. Salomon, wiemy, najmądrzejszy człowiek świata, miał plany od Boga dotyczące świątyni. Była ona coś wspaniałego. Złoto, szlachetne kamienie. No, była perła, że ludzie z różnych stron świata przyjeżdżali, podziwiali i byli uczeni. To spełniło się wtedy. Lecz to, co wybudowali, no, było tak niedoskonałe, że rozpłakali się. Lecz Pan Bóg mówi wspaniałą rzecz do narodu izraelskiego. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Mówi Pan zastępu. Miejsce to obdarzę pokojem. Co takiego wydarzyło się w przyszłości? Sam Stwórca odwiedził tę świątynię. W postaci Słowo stało się ciałem. W postaci wcielonego człowieka. W postaci Syna Bożego, Jezusa z Nazaretu. Sam Stwórca przyszedł do tej świątyni i nauczał. Spełniło się proroctwo, że
będą ludzie pouczeni przez Pana, przez Boga będą pouczeni. Nie było nauki arcykapłani, uczeni w piśmie, ale sam Stwórca. Samo źródło wiedzy, źródło mądrości przyszło do narodu izraelskiego i byli uczeni w tej świątyni. Oczywiście drugim zagadnieniem to jest, jak potraktowali Chrystusa. Była oczywiście grupa ludzi, która przyjęła Chrystusa, poszła za Nim, stali się pierwszymi uczniami Zbawiciela. Lecz Chrystus miał bardzo ciekawą pracę do wykonania, mianowicie przekazanie im mądrości, drogocennych praw, to jak to złoto, jak to srebro. Wymagało to dużo nakładu, bo wiemy, że nawet po śmierci Chrystusa apostołowie mieli bardzo złe rozumowanie. Chrystus ich nawet zganił: o głupi, gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego cierpieć, by wejść do swojej chwały? Począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach Świętych. I to, co później wydarzyło się w czasach Aggeusza, wydarzyło się w czasach Chrystusa i po wniebowstąpieniu Chrystusa, kiedy ten Duch Boży wstąpił do narodu. Kiedy ten Duch Pięćdziesiątnicy ogarnął na ludzi i podobna sytuacja. Dlatego też, jeżeli my słyszymy Boże poselstwo, odpowiedzmy tak, amen, zrobimy i do dzieła. Wtedy Bóg z nami będzie współpracował w dziele rozwoju duchowego, w dziele budowania Królestwa Bożego. Jeżeli my zamkniemy się, wtedy możemy popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Duch Święty jest tym nauczycielem. Pozostaniemy bez nauczyciela. Zostaniemy odłączeni. I ostatnia część wspaniała, mówi: w owym dniu, mówi Pan zastępów, wezmę Cię, sługo mój, Zorobabelu, synu Szaltiela, mówi Pan, i uczynię Cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem Cię, mówi Pan zastępów. No jak wspaniałe słowa są skierowane do Zorobabela, człowieka nieprawdopodobnie odważnego, który dzieło Boże, sprawa Pańska była w jego głębokim sercu. I uczynię Cię sygnetem. Sygnet jest to coś, co trzymamy. Mamy na swoich dłoniach, na palcu, ciągle przypatrujemy się, ciągle jest z nami. I dałby Bóg, aby każdy z nas był takim sygnetem, Bożym sygnetem. To Bóg nie wymaga rzeczy niemożliwych dla nas do osiągnięcia. Te rzeczy są możliwe, lecz do dzieła. Bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Tak więc do dzieła. Zrób coś, uczyń coś ku chwale Bożej. Nie odkładaj tego na przyszłość. Niech Pan Jezus Ci błogosławi i niech strzeże Cię na swoich drogach. Amen.